No dzień dobry, witam do Ewelgiz. Niech wam będzie, przeniesiemy kosmiczną windę. Proszę bardzo. Ona się śmiesznie demontuje. Najpierw znika góra, a potem reszta tak stopniowo. No, remont. Nie wiem, czy tam w sumie chyba została skrzyneczka jakaś jedna. Ach, bo w niej jeszcze były te wszystkie rzeczy. Aj, dobra, chyba tak. Nie wiem, zaraz zrobimy. Mam wszystko, aby na to mam. Zaraz se to przeniesiemy tam, dobra. Jeszcze oczywiście się musiałem zaopatrzyć w potężną ilość betonu, bo ta winda jest duża i będzie wymagała potężnych ilości fundamentów, także teraz będzie więcej, będzie lepiej. Tylko tak, gdzie by to zrobić? Z której strony? Zrobimy tak, zrobimy to sobie tutaj, na takim podwyższeniu. Ja sobie tu wlazłem specjalnie trochę wyżej, żeby trochę wygodniej tutaj fundamenty stawiać. To powinno się tutaj udać zrobić nad kopalnią. Pod spodem też będziemy jeszcze miejsce na jakieś tam fabryczki. No ale gdzieś tutaj zrobimy sobie tę kosmiczną windę. Tylko, że naprawdę ilości fundamentów, które tu będą potrzebne, to jest dużo. To dużo fundamentów będzie tu potrzebnych, ale damy radę. Tyle wystarczy, czy nie bardzo? Coś mi się wydaje, że nie bardzo, ale może akurat się mylę. No, wystarczy, tak idealnie, bym powiedział. Gdzie jest? Tu jest pulpit z tej strony, tak? Dobra, zróbmy to gdzieś tutaj, tylko że muszę jeszcze tam wysunąć jeden rządek fundamentów, tak żebym tu miał jeszcze przejście takie szerokość jednego tego. Także zrobimy sobie tu i tu. I tutaj teraz śliczną taką windzie sobie zrobimy, tylko tak, żeby była jeszcze ładnie na środeczku, prawda? No to myślę, żeby mogła być gdzieś tutaj. Proszę bardzo. Dół jeszcze nie wiem jak zrobię, a w ogóle ile mamy paliwa tutaj, co tam, jak tam? Może bym ja je zaczął pakować, bo też do jakiegoś jetpacka czy coś to by się mogło przydać. Cały czas mi wylatują ze mnie betony. Ale chyba już wszyscy betoni wylecieli. Dobra, teraz znowu tam nam spuszczą z góry. Będzie dobra, to już oglądaliśmy wcześniej, znaczy kiedyś. No jest paliwo, dobra, to ja bym je może zapakował sobie gdzieś, zrobimy sobie taki mały dings, tylko że tak, tutaj potrzebne są silniki, to weźmiemy sobie silniki, chyba żeby najpierw zrobić inaczej, najpierw ja sobie może zbiorę to, co tam powypadało z tej windy i sobie to tu przeniosę, bo żeby było tutaj już. A nie, dobra, to zostało, czyli nie wypadło, spoko, zostało, czyli nie, brawo panie Pałki, jest to dobra rozkmina. Mamy połowę z tych adaptacyjnych jednostek w środku, no i mało tych silniczków, ale one się robią powoli, no musimy poczekać aż się zrobią i w międzyczasie będziemy robić inne rzeczy po prostu, no przykro mi bardzo. Tutaj jest już tych 12, tych jest 8, no trochę to im zajmie, dobra, teraz idziemy pozbierać tam jeszcze tamte rzeczy stamtąd i sobie zrobimy pakowanie paliwa. Co tu w ogóle zostało, jestem nawet ciekaw. Aha, dobra, trochę drutów tylko i prętów, okej. To teraz jeszcze trzeba mi było silniki i zrobimy sobie rafinerię. Chyba, że jeszcze trzeba odblokować coś, co pakowało te rzeczy. Ja teraz muszę sobie zobaczyć, jeszcze tam na samą górę wyleźć i zobaczyć, co to tam... Czy ja przypadkiem nie muszę jeszcze odblokować jednej rzeczy. Ale mi się podoba tutaj to na górze. Kurde, ktoś mi też pisał jeszcze jakieś komentarze, że o, panie Walki, no fabryka może i tego, ale no proszę pana, no, produkcja tej leży i kwiczy. No tempo produkcji jest niezadowalające, najwyższy czas pomyśleć o tym, żeby już przyspieszyć. Wiesz co ja bym ci powiedział, no, znaczy z takim osobem generalnie, no pierdol się, no każdy gra tak jak lubi i mi się nie chce grać po prostu tak, żeby się potem móc pucować wszem i wobec, ile na minutę robię tego, a tego. I tylko ja se buduję tak, jak se buduję, no jak mi wyjdzie trochę szybciej, trochę lepiej, to fajnie, a jak nie, no to trudno, to se poczekam trochę dłużej na surowcy i do widzenia, no kurde się. Będziecie się pluć, że za wolno i że tego, no to przykro mi, no to zrób sobie u siebie lepiej i nie narzekaj, no kurde. No, ja, mi się podoba, bo w tym jakby sezonie robię ładną, znaczy ładną, może nie aż tak ładną, ale taką w miarę bardziej zamkniętą może, nie wiem, fabrykę i takie daszki na różnych wysokościach i w ogóle tego. Także no tutaj tak, może trzeci sezon będę robił jakby na ilość, produkcja w kosmicznych ilościach na minutę rzeczy, tylko po to, żeby sobie odblokować tam, nie wiem, windzie wszystko w ciągu godziny gry powiedzmy, I czuć się spełnionym. No nie, może taki sezon trzeci będzie, no nie mam bladego pojęcia, no teraz buduję inaczej, no może później będzie ten. Dobra, pakowanie chyba już
mam odblokowane, możemy sobie maskę zrobić tutaj, nie wiem, wrzucić powiedzmy do zrobienia, może tutaj tego. Gumy nie mam, a nie mam, pardon, ale tylko nie mam 200, tylko mam 100, dobra. I tam potem jeszcze tkanina, no maska mogłaby się potem przydać, ups, znaczy przydać, na pewno się teraz przyda, takie czasy mamy, że się na pewno przyda. Tylko, że tam jeszcze tkaninę, wiecie co zrobię to teraz już, tkaninę tam jeszcze chyba jakąś mam. Nie mam, a to mi się nie chce, dobra, to idziemy robić rafinerię, która będzie pakowała paliwo. I jeszcze pewnie jakiś coś, co będzie robiło kanisterki, bo teraz trzeba kanisterki jeszcze najpierw zmontować z plastiku, a potem do tych kanisterków tego. Dobra, gdzie tutaj miałem plastik, ile tego w ogóle tutaj jest? Dużo. No to fajnie, to fajnie. Gumę też sobie wezmę, bo tam potem będzie potrzebna. To było tu. O, też bardzo ładnie. No powiedzcie, no za wolna produkcja, że bla bla bla. No to przykro mi bardzo, no, że jest za wolna produkcja. No ram wzmacnianych na przykład nie mam. Komputerów też nie mam, bo one idą tutaj. Natomiast mam taką delikutaśną nadprodukcję tych komputerów i RAM, że jak się taśmociągi zapełnią za jakieś tam 3 godziny, to no, wiecie, rozumiecie. To będzie dobrze, nie ma co narzekać. Proszę bardzo, tutaj już na przykład sobie komputerki na taśmie stoją, bo nie ma RAM. No, ale no jejku, no. Będzie to będzie, no kurde, balans. Nie chce mi się po prostu teraz robić, żeby była na ilość i że tego. Jakby wydajność fabryki nie jest zła, bo większość maszyn jednak robi rzeczy, a nie stoi. Także mam wrażenie, że tak w miarę rozsądnie zaplanowałem tam ilość maszyn każdego tam etapu. To, że nie mam tam na przykład tutaj komputerów teraz przez chwilę. No zrobię rzeczy do windy i potem sobie będzie stać znowu wszystko. To tu sobie zrobimy tak, że tutaj te ściany, tu remont, taki delikatny, tutaj sobie zrobimy taką bramę, za tą bramą też tutaj kolejną skrzynkę, która będzie magazynowała sobie właśnie paliwo. One były tak z wejściem z tej strony, bardzo ładnie, to gdzieś tutaj, nawet mi się udało w linii postawić, co się rzadko zdarza. No i teraz tak, plastik na dół do jakiejś fabryczki tutaj kanisterków i potem kanisterków raczej nie będziemy tutaj magazynowali, chociaż z drugiej strony, nie wiem, magazynować kanistry czy nie tutaj, chyba pustych kanistrów to nie bardzo jest sens magazynować, także nie, dobra, sobie zrobimy gdzieś tam najwyżej lokalnie jakiś taki mini magazyn, konstruktorek jeden, ja myślę, że tam spokojnie wystarczy. Potem jeszcze mamy puste kanistry, a to je będzie można wrzucać do zmielenia po prostu. Znaczy puste kanistry chyba są czy nie ma w sumie, jak się zużyją? Nie, chyba nie ma, one chyba znikają, no to nawet spoko. Dobra, konstruktorek gdzieś na górze może? Kurde, na górze by trzeba było pakować to paliwo, bo tam te rafinerie stoją, tutaj się pod spodem raczej nie zmieści. No nie zmieści się tu rafineria, to by trzeba ją było gdzieś na górze zrobić, albo na jakiejś takiej półce tutaj może takie, półpiętro się zrobi. W sumie dobra, możemy półpięterko tutaj jakieś zmajstrować, naszykować pod te rzeczy. Za mało betonu, mój panie. To mamy to tak, stamtąd wyjeżdża nam plastik i musimy go gdzieś tutaj przerobić na kanisterki, a tam potem docelowo te już pełne kanisterki z paliwem będą wjeżdżały. Tu jest taka półeczka, tutaj taki wjazd, wejście, coś tutaj tego. I myślę, że to by był dobra i słuszna koncepcja tutaj, także tak. Tu sobie jeszcze przyjedziemy z taśmą. Tutaj mamy taśmę. Taśma poziomu pierwszego, tieru pierwszego, proszę bardzo, tam pod sufitem niech se idzie. I tutaj teraz konstruktorek, bo tu chyba tylko konstruktorek wystarczył. Obrócony w tę stronę, tylko tak gdzieś może przy ścianie bardziej. I tak gdzieś tutaj, zaraz zobaczymy, to tak zjedzie w ogóle w dół. I teraz przenośnik pionowy. Tutaj taśma ciągnie prawidłowy kształt, co? No we! Gdzie on się tam w ogóle usiłuje zacząć? Kurde, za blisko. Dobra, ale odsuniemy to kawałeczek i będzie powinno być dobrze wtedy. Konstruktorek tutaj sobie odsuniemy, tak. O, cyk, nawet tu może być. No i teraz elegancko dojechało. I tutaj robimy pusty canister, proszę bardzo. Pusty canister, 30 canister na minutę jest potrzebny. Tutaj bardzo ładnie. Tutaj jeszcze ścianka taka. W którą stronę? W tę stronę, nie? Tutaj taka ścianka. Tutaj teraz jeszcze przelot z prądem. No, nie, tak, może bardziej na środeczku troszeczkę. Dziękuję bardzo. Cyk stąd. I cyk
tutaj, proszę bardzo, i tutaj się pusty czanister będzie już robił. 60 części na minutę, bardzo ładnie. No i stąd nie wiem, czy tu zrobić jakąś skrzynkę jeszcze, czy coś takiego. Czy tu jest potrzebna skrzynka, choćby taka mniejsza, na pusty canister? No raczej nie powiedziałbym, raczej nie, nie będziemy tego magazynowali. Natomiast tutaj teraz będzie trzeba wstawić rafinerię, która będzie to pakowała. Nawet mogłyby być dwie, ale nie wiem, czy to ma sens w ogóle. Czy ma sens, żeby tu dwie stały? Wątpię, dobra, rura będzie się schodziła z góry, tam to raczej bez problemu. I to by było gdzieś, myślę, że tutaj nawet, tak w rogu, proszę bardzo. Tak, żeby oczywiście ściana ewentualnie tutaj mogła potem być. Teraz tak, zapakuj paliwo, ile tam tego na raz? 40 części na minutę, tak? Raczej więcej nie będziemy potrzebowali na razie, bo to tylko na takie, wiecie, potrzeby typu ten jetpack i te sprawy. Nie wiem, czy tego trochę dalej nie zrobić, bo trochę dalej zrobimy, bo tutaj nie wyrobię się z taśmą. Zniemy sobie to troszkę dalej. No, tutaj ściana na masnociąg i teraz tylko tak. Masnociąg poziomu pierwszego, stąd tutaj, cyk, bez żadnych tutaj takich jakichś udziwnień, niech, ojej, niech sobie po prostu taka zwykła taśma krzywa idzie, proszę bardzo. Tutaj potem taka taśma, to jeszcze by trzeba było pewnie jakoś zasilić, nie? Także, nie, powiedzmy, że jakbyśmy tu mieli ścianę, chociaż tutaj nie wiem, czy nie byłoby ściany innej troszeczkę. Tu by musiała być taka ściana, kurczę, już. Tylko oczywiście tutaj się nie da, musimy sobie chociaż połowę chyba tego taśmociągu, tak, połowę taśmociągu trzeba rozmontować. To bym sobie zabrał, ale już nie mogę. I to tutaj, dobra, bo to będzie ściana zewnętrzna, tutaj będzie taki placyk pusty częściowo, nie? Raczej tak zrobimy. Dobra, tutaj wtedy takie ściany można zrobić już aż do samej góry. Tutaj raczej też. Cyk, 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 cyk. Tutaj by musiało być jakieś przejście. Jakoś to się zrobi później. Tutaj też tak, 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 tak. Tak, 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 tak. To ja sobie zrobię poza odcinkiem później, bo to są nudy, także takie ściany. Ups. Takie ściany to sobie zrobię poza odcinkiem, bo to są nudy. O, kanisterki wziąłem, pusty kanister wziąłem. I tutaj tak, weź to zapakowane paliwo, ja ci te kanistry jeszcze ładnie wrzucę, mordo. Teraz jeszcze pronydy. Pronydy. Pronydy gdzieś, może tędy. Tędy pronydy. Cyk, i tutaj pronydy. Fik. Tutaj jest zasilanie jeszcze do tego. I docelowo ono mogłoby sobie iść jakoś tu, do tej kopalni. Ja nie wiem, co tam pod spodem będzie. Dobra, na razie nie chcę to tak... Będziemy se skakać nad tym najwyżej. Będziemy udawali, że to nam jakoś przeszkadza. Dobra, teraz jeszcze by trzeba było tam na górę wyleźć. Tu już sobie możemy płotki zrobić z dołu. Sięgnę tu? Sięgnę, możemy sobie płotki zrobić, kurde. No, muszę iść na górę i rurę tam jakoś ściągnąć na dół. To się zaraz jeszcze zobaczy, jak to zrobić. Tymczasowy fundamentonik, żebym sobie mógł tutaj przejść. Stega sobie tutaj podłączymy i ładnie powinno zajść, prawie spadłem. I teraz tak, logistyka tutaj, gdzieś te uchwyty takie, wspornik ścienny, proszę bardzo. On by musiał być ten bębenek gdzieś tu by wychodził. I następny gdzieś, nie wiem, chyba tutaj, zobaczymy. Napędów tutaj żadnych stosować nie musimy, to sobie tutaj normalnie da radę zjechać, bo to jest przecież dół, także tutaj domyślny tryb, proszę bardzo. Nic bardziej skomplikowanego, tutaj tak i tutaj jakoś... Dobra, tutaj jeszcze zrobimy sobie tak i zrobimy sobie tak. Proszę bardzo, żeby było ładen. No i paliwko sobie tutaj zapierdziela właśnie na dół, a to jeszcze jest podłączone? Jest podłączone. Powinno zaraz zacząć kopcić. Dobra, nie wiem czemu się kopci w sumie, jak ta tam tylko wlewa do środka towarna, ale dobra. To można rozmontować. To można rozmontować. Tutaj można zamontować teraz eleganckie, słuchajcie, bariereczki. Tutaj już dalej dachu nie będzie. Co prawda tutaj jest dalej dach. I teraz nie wiem, jak to zrobić, bo... Chyba coś zepsułem. Hej! No cóż... To znaczy tylko jedno. Remont. No niestety muszę to przesunąć o jedną krateczkę. No lepiej taki niż te tutaj, wiecie, także... Troszeczkę sobie tutaj przemodelujemy teraz, trochę za dużo usuwalki. I trochę w sumie szkoda, bo ta już ta rura tak fajnie by wyglądała na samej krawędzi tego dachu. Ale musimy to troszeczkę przedłużyć jeszcze, żeby to miało trochę więcej sensu. A tak troszeczkę więcej sensu, tak ociupinkę.
To tutaj widzę też, że będziemy mieli ten motyw, że nam nawiało piachu do fabryki i nikomu się nie chciało sprzątnąć. Super. I klik, 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 klik. Płynie. Będzie. Płynie sobie już ładnie do rafinerii. To teraz tutaj rozmontowywalki z tego, proszę bardzo, ładnie, cyk, cyk. Ups, no. Teraz można już na dół i teraz trzeba zrobić odbiór tego ładunku już do skrzynki, która tam jest. Tam, tam, tam o jest, o, tam, tam trzeba to teraz. Tam, ba, tam, ba, tam, tam. A zrobimy sobie tutaj okna, co tam, kurde, niech będą, proszę bardzo, okienka, cyk. Tutaj teraz takie ładne ścianiuk. Cyk, 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 cyk. Miałem to robić poza odcinkiem, prawda? Przepraszam. W każdym razie taśma stąd tu. Taka trochę krzywa wyszła. O, nie może być. Musi być prosto. Prosto. Jakieś ludzie, jakieś ludzkie akty. Dobra. Tutaj tak. Teraz tak. Stąd do góry. Trzeba by było. Logistyka, dawaj. Ej, nie mam płyteczek metalowych. O, już mam. To tutaj takie coś. Gdzie to? Logistyka. Cyk. Gdzieś tutaj. To gdzieś tutaj. I to gdzieś tutaj. Ślicznie. I teraz ładne kanisterki powinny już tam sobie wędrować prosto do skrzyneczki. A potem może z tej skrzyneczki jeszcze gdzieś dalej. Ale zapierdzielają te śrubki bardzo ładnie. No to już nie zapierdziela aż tak bardzo, no bo tego aż tyle nie będziemy potrzebowali. Raczej. Tylko dam do jetpacków czy do czegoś, także tutaj możemy już zrobić resztę ścian. Wziąłem sobie płyteczki, trochę betoniku też jeszcze, także akurat byłoby tego. Zrobimy też jeszcze jakiś ciąg komunikacyjny, bo tu się tak średnio wygodnie przechodzi. Także tu, żeby to troszeczkę tutaj wyremontować, remont znowu zrobić. Tutaj sobie zrobimy przejście. Tutaj sobie zrobimy takie przejście. Tu widzę, że zostało jeszcze, że śrubeczki tutaj zostały. No nie bardzo, bo tutaj, tu są śrubeczki, a nie tutaj, także tego. Dobra, tutaj też możemy zrobić w sumie na tej szerokości okienka. Nie takie, takie okienka, cyk, cyk, cyk. Tutaj też okienka, cyk, cyk, cyk. Cokolwiek tutaj kiedyś będzie się produkowało, jeżeli w ogóle, to niech będzie tutaj, proszę bardzo. I tutaj widzę, że ściany są trochę na odwrót, niż to przeważnie robię, no ale trudno. Tutaj jeszcze taka ściana zwykła. No będą różne ściany, tutaj taka, tutaj taka. Co za różnica tak naprawdę? Jakieś zejście na dół by tutaj było fajne jeszcze kolejne, bo tam jest ten taki zjazd potężny, to tu byśmy mogli jeszcze zrobić jakieś kolejne wejście, zejście. Tylko najpierw to trzeba jeszcze wyfundamencić teren. I proszę bardzo, klatka imienia schodowa kolejna gotowa. Tutaj mamy te nasze pakowania, czy te produkcja kanistrów, jakieś tam beczki czy coś, jakbyśmy kiedyś potrzebowali, to też na przykład można robić tutaj. A na tym poziomie tutaj właśnie takie rafineryjki, które będą to pakowały. Także tak, winda lata jeszcze tutaj cały czas na tych fundamentach, ale tu pod spodem potem może coś kiedyś będzie, zabudujemy to ścianami i będzie wyglądało fajnie. Albo nie fajnie, trudno. Nie wszystkim musi się podobać. Tutaj sobie jeszcze oczywiście tę japę wypełnimy ścianami, żeby nie wiało, żeby nie nawiewało więcej tego piochu z pustyni. O, proszę bardzo. No i to ściana imienia czołowa, proszę bardzo, z tej strony. Nawet fajnie to wygląda takie, że to trochę wyżej te okienka są, że tu jest taki materiał, tutaj taki fajny, podobuje się dla mnie, może być. Teraz jeszcze zabudujemy to jakoś, początek tej windy tutaj może jeszcze jakoś. Tutaj byśmy sobie zrobili takie coś. Chyba żeby tutaj okna zmajstrować w sumie, żeby tam coś na dół jeszcze świeciło. Myślę, że okna tu by nie były złym pomysłem. Co prawda trochę tutaj tak się... No ta teksturka tutaj jest zaraz, wiecie, no w sensie okno tu jest, a zaraz za nim jest fundament. Już to tak trochę dziwnie wygląda, no ale trudno. Tutaj sobie zrobimy takie coś. Tutaj by trzeba było po prostu fundament wepchnąć jeszcze. Taki o, żeby nie było dziury, proszę bardzo. Tutaj teraz też tak samo jak tam, czyli tutaj kawałek ściany takiej, tu potem jakieś okienka jeszcze, żeby tam na dole było trochę jaśniej. Bardzo ładnie pani Pałki, żeś ten pan te ściany postawił, bardzo ładnie. Tutaj jeszcze teraz tak, tak. To tutaj, nie tutaj. W sumie nie wiem jak to zrobił, to jest też taka ta wydemka, ona mi tu nie jest za bardzo do szczęścia potrzebna. No ale chyba też ją zabudujemy po prostu. Także no trudno. Na razie jakoś tak i tak mi zabrakło jeszcze troszeczkę płytek. Nie mam aż tak dużo, żeby tutaj skończyć, ale tu mamy taki, wiecie, korytarzyk, przejście, tutaj ten będzie taki zasypany, no trudno.
Dobra, zobaczymy, czy mi się tutaj zdążyło coś naprodukować do tej kosmicznej windy w międzyczasie. 18 tych... O, i trochę więcej tego. Widzę tutaj coś, 18 tych to jest trochę za mało tych onych. Te one się robią tu. I tutaj czego wam brakuje? Automatycznego kablowania brakuje. A, bo ja je tu miałem przynosić. Dobra, muszę sobie tutaj przynieść do tego zaraz, tego automatycznego kablowania. Ono się tam robi z góry. Znaczy, tam się robi. I nie chciało mi się tutaj taśmy ciągnąć. Bardzo mi się nie chciało taśmy ciągnąć. Także tego. Dobra, ja wrzucę do tej windy to, co mam. I zaraz pójdziemy po to jeszcze tam. O, no trochę go się tu zrobiło. Dobra, wyrzucimy sobie tak jakieś pojedyncze rzeczy, które mam. Tu 17 płytek, to umówmy się, i tak nic z nich nie zbuduję, będę musiał iść po więcej. 6 blaszek, dobra, to myślę, że chyba tyle. To se tam wrzucimy do skrzynki i przez jakiś czas będzie spokój. Na, proszę bardzo. Smacznego. Robi się, idzie, zaraz będzie, zaraz zacznie jechać. Nie jedzie, nie jedzie, jedzie, nie jedzie, jest wolna taśma jest po prostu. Ale już jedzie, proszę bardzo, cyk, już jest 15. Teraz się będzie już robić. To też by się mogło już robić trochę bardziej. Silników nie ma. Silniki też tutaj były na taśmie, halo? Chyba tak. Oj blin, dobra, to też. Też tutaj silniczki trzeba wrzucić w takim razie. Nawet nie pamiętałem o tym, że ja tutaj też tak silniki. Kurde, dawno w to nie grałem po prostu. Parę dni przerwy już pozapominałem, że ja to muszę donosić. Dobra, to ja tam jeszcze doniosę, co tutaj jest. I tego doniosę na sąsiada. Tyle silników na jakiś czas powinno wystarczyć w tej maszynce. A jeszcze po te kable tam pójdziemy. Zresztą te kable. Tym razem pójdę sobie tędy. Ja tutaj teraz mam mnóstwo możliwości przejścia sobie z jednego miejsca fabryki do drugiego. Czy dachem, czy górą, czy piwnicą, czy parterem. To ło, panie. Ach, teraz jak będzie szło. Taśmociąg czwóreczka. O, hej! Skończył się prąd, się skończył. Ej, tego się nie spodziewałem, halo? Co się stało się? Coś się skończyło gdzieś. Chyba paliwo? Czyżby coś mi tu... Szkwierczy, mikrofon mi szkwierczy. Czyżby paliwo się skończyło? Czy moje pakowanie paliwa jednak nie było takim rewelacyjnym pomysłem? Muszę zobaczyć. No co mi tu... Halo, mikrofon, proszę się... Ogarnąć i bliska. Dobra. Chyba chwilowo jest spokój. O co chodzi? Czy się paliwo skończy? Czemu to się cały czas kopci? Prąd się skończył, wszystko się wyłączyło. Czemu to się cały czas kopci z tego? Halo. O, chyba tak. Chyba paliwo się skończyło. Co tam, jak tam? Znaczy coś tam dopłynęło teraz przez chwilę, widzę. Ale o. Hej! Za mało paliwa. Za mało paliwa! A ja wiem dlaczego nawet, bo chyba się plastik zapchał i paliwko się... paliwko się skończywszy, w sensie, że plastik się przestał produkować i chyba guma też zresztą. Więc, no, ten taki glut, ten taki nadmiarowy, te pozostałości tutaj, te ciężkiego oleju się też nie produkują i ten, tak mi się wydaje, no chyba tak, bo plastik tu stoi na taśmie. Guma zresztą też. No, więc... Trzeba zrobić sobie chyba jeszcze rafinerię, która będzie robiła bezpośrednio paliwo po prostu. Oczywiście nie mam silników, wszystkie wrzuciłem do skrzynki przed chwilą. O! Te, ale już tego zeżarło, ja A nie, dobra, wróć, ja tutaj nie dopełna. Dopełna dorzuciłem tego towaru i dlatego resztę wrzuciłem tam i przyspieszyłem taśmę i w ogóle, bo chciałem właśnie powiedzieć, że taśmę tam przyspieszyłem i że się teraz szybciej bilety robią, ale nie zdążyłem, bo mi się prąd skończył i było przykro. Czemu ja tu przylazłem? Nie mam pojęcia. Tu jedyny minus będzie taki, że będziemy mieli tę żywicę polimerową trochę w nadmiarze i nie do końca wiem, co z tym jeszcze teraz zrobić, na razie nie potrzebuję. Postawię sobie tutaj taką skrzynię z tym po prostu. Skrzynia imienia tymczasowa, wiecie jak to tam zawsze jest u mnie. Kurde, tylko tu nie ma za bardzo... Jest miejsce, dobra. Tu se postawimy skrzynię imienia tymczasowa, proszę bardzo. I tutaj teraz rura gdzieś do tej rury niech będzie sobie dochodziła. Tak, żeby było równo, to gdzieś tutaj. Nie planowałem to jeszcze kolejnych maszynek, ale niestety trzeba. Że się mi pisali, że coś tam z tym paliwem pewnie będzie nie teges. Ale po co mam słuchać widzów? Widzowie kłamią. Widzów się nie słucha. Kurde.
Dobra, i robi się, nie robi się, bo jeszcze tej ropkę trzeba dostarczyć. A tu mi się akurat kończy ten główny rurwociąg. To trzeba zrobić tak. Trzeba zrobić tak. A czemu to nie mogę? Żelaznych płytek nie mam, no tak. Przed chwilą je wyrzucałem. Szkoda, że te płytki są tak daleko. Przydałyby się drony jak faktory. O kurde. Witam ponownie. Mam już materiały. Ups, pardon. Akurat sobie podskoczyłem. Przepraszam bardzo. Jeszcze raz. Tutaj teraz stąd. Tu na jednym poziomie. Proszę bardzo. Skrzyżowanie rurociągów teraz by musiało być tutaj. Cyk, cyk. Chyba się tam w środku połączyło. I teraz w sumie to można usunąć i zrobić rurę tutaj. Tak, no proszę bardzo. I tutaj się zacznie robić. Prąd powinien być na chwilę. Na tyle, że ten... Dobra, i tu powinno trochę naprodukować tego tematu. Albo i nie. We tam popłyń trochę, kurde, do tego, bo tu nie ma prądu. Ale słuchajcie, dobrze, że niedługo mamy ten tier kolejny, że ja już robię rzeczy do niego. Coś by tutaj trzeba było wyłączyć chyba. Kurde, tylko co ja tu mogę wyłączyć teraz tak bardziej bezkarnie, kurde, nie wiem. Ej... Wyłączmy na chwilę plastik na przykład, te rafinerie tutaj, które robią plastik. Wyłączmy je wszystkie i zobaczmy, co się stanie. Chodzi mi o to, żeby naprodukować, bo plastik... W sumie tutaj nie jest aż tak pełno tego plastiku. Dobra, to by się trochę zrobiło i tak tego oleju ciężkiego, który potem jest przerabiany tutaj. Ale dobra, proszę to włączyć i zobaczymy, czy wystarczy nam prądu na... Nie, nie wystarczy. No, to przypał. Kurde, słuchajcie, trochę przypał. Nie mam paliwa na tyle, kurde. Nie bardzo chcę robić, kurde. Chciałbym wykorzystywać jakiś nadmiar tego plastiku i kurde, no są niby te rozdzielacze jakieś takie inteligentne, dzięki którym, no kurde, dzięki którym mógłbym jakby nadmiar towaru, Jezu, jak to się ominęło, nadmiar towaru, żeby mógł kierować gdzieś precz. Na przykład do zmielenia po prostu. Kurczę, żeby to nie stało, żeby tu się cały czas robiło to paliwo. Dobra, ja sobie tu pokminię z tym po prostu. Najwyżej tu można zrobić drugi taki zlew po prostu. Hej, to w sumie można by tak było zrobić, kurczę. Żeby tu się robiła cały czas te pozostałości, bo jak się będą robiły te pozostałości, to będzie okej. Teraz się zapchało, bo plastik się zapchał. Zaraz coś zrobimy. No i jeszcze to pakowando też troszeczkę prądu, znaczy nie prądu, no prądu to swoją drogą, ale trochę paliwa też zużywa. I to też mogło troszeczkę mi teraz uprzykrzyć życie. Ale te inteligentne rozdzielniki to one chyba są gdzieś w badaniach, jakiś kwarc czy coś takiego tam trzeba chyba pobadać, a ja tego jeszcze nie mam. Ups. Dobra, musimy odpalić trochę produkcji plastiku niestety, no bo ja zużywam plastik tak czy siak, tylko nie aż tyle ile produkuję. Także na chwilę trzeba to odpalić, zobaczyć, czy ja się na pewno aby wyrobię z prądem. Dwie takie rafineryjki odpalimy, niech robią. W porywach może nawet do trzech, nie wiem. Zaraz zobaczymy, bo im więcej plastiku, tym więcej tego oleju też, kurczę. I tym więcej paliwa, im więcej oleju, a im więcej paliwa, tym więcej prądu, a im więcej prądu, tym więcej paliwa. Co? Nie wiem. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję, do widzenia.